Święta, nie święta, zimno, nie zimno. Rajd Dakar coraz bliżej, a zatem ostatnie dni, chcąc, nie chcąc, są najbardziej pracowite. Tak naprawdę do rajdu Dakar przygotowuję się z 8 miesięcy, więc trening fizyczny jest taką podstawą i bazą, czyli bieganie, ćwiczenia z piłką, ćwiczenia ze spadochronem, wiele, wiele różnych ćwiczeń takich fizycznych, które są niezbędne, żeby być w dobrej formie. Jakub Przygoński, przed laty najmłodszy w Orlen Teamie, dziś weteran i lider zespołu. Ten najtrudniejszy rajd świata przejedzie znów za kierownicą samochodu, której nie wypuszcza z rąk nawet w Boże Narodzenie. To są w tej chwili takie nowe techniki. Na pewno polepsza koncentrację, na pewno też ćwiczy się taką systematyczność i względną perfekcyjność. Perfekcyjny w każdym calu. Pakowania też nie odkłada na ostatnią chwilę, choć w tych chwilach mimo wszystko najwięcej uwagi stara się poświęcić swoim bliskim. Święta to święta, więc jest to czas rodzinny. Ja bardzo lubię tak naprawdę ten okres świąteczny, gdzie można się spotkać z rodziną, gdzie można się najeść do pełna, więc to jest taki moment trochę, że się ucieka od tego Dakaru. Ale rajd Dakar szybko przypomni o sobie. Ten najbardziej efektowny i przede wszystkim najbardziej ekstremalny rajd świata już od 2 stycznia. Obok Jakuba Przygońskiego w Orlen Teamie motocykliści Jakub Piątek i Adam Tomiczek. Ich rywalizację po bezdrożach Ameryki Południowej pokaże Telewizja Polska.